Dzisiaj idziemy na Marsz Nauki. Naukowcy wyszli na ulicę, by mówić, że nauka jest ważna. Ale może spytamy się, dlaczego ona jest ważna i dlaczego warto z tego powodu wyjść na ulicę. Zobaczymy. Zaraz się powinni z nimi spotkać. O, zobaczcie, tam idą, tam idą. Powiedz tak nauce! 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 Ja jestem Marcin, jestem z Inżynieriady, inżynier kosmiczny. No super, to przyszedłem właśnie tutaj się dołączyć i chciałem się przy okazji spytać ludzi, dlaczego warto inwestować w naukę, bo rozumiem, że ten marsz jest w zasadzie po to, żeby poinformować ludzi, że warto inwestować w naukę. I dlaczego? Również, oczywiście. Według mnie warto, to ja powiem może tak przewrotnie, bo mało osób wydaje mi się zwraca na to uwagę. Nauka często pokazuje nam jak jest, ale też bardzo często pokazuje nam jak nie jest. I ja uważam, że bardzo fajnie inwestować w naukę, ponieważ pokazuje nam jak nie wygląda rzeczywistość. I to jest fajne. Okej, czyli przykład? Bo to czy wiesz, do ludzi zwykłych, nie? Tak, oczywiście. Ziemia jest płaska? No nie jest płaska. Nie jest płaska, no właśnie o to chodzi, nie? I naukowcy... Nie, ale nie wiem, dużo na przykład tych wszystkich zabiegów medycznych, nie? One są poopierane o różne przekonania o fizjologii ludzkiej, które nie są prawdziwe. Albo na przykład czyli wszystkie jakieś takie typu tam homeopatia i tak dalej, tak? O to ci chodzi. Przykładowo, albo na przykład w pedagogice, w edukacji ludzie opierają swoje interwencje o teorie, które nie istnieją, które nie działają. Na przykład podział naszego mózgu na stronę lewą i prawą. Aha. I projektują pewne interwencje edukacyjne, żeby rozwijać półkulę prawą, powiedzmy. A to jest niesprawdzone, tak? Znaczy, to jest sprawdzone i nie, że nie działa, tak? Na ile w nauce możemy sprawdzić, że coś nie działa? No, nie na 100%, ale na 99% nie ma czegoś takiego jak podział na półkulę lewą i prawą. Nie ma raczej czegoś takiego jak inteligencja emocjonalna. No dobra, to pewnie by się dużo osób ze mną pokłóciło, ale styl edukacji, styl uczenia się, no to nie, to nie działa, nie? Okej. Dużo jest takich rzeczy, które... Dużo jest teorii, które są stosowane, ale nauka może nam pokazać, że tak nie działa organizm ludzki na przykład. I dlatego wydaje mi się, że warto inwestować w naukę. Ja jestem Marcin, inżynier kosmiczny z programu Inżynieriada. A wy jesteście? Inżynierami biotechnologami. Biotechnologia, tak, okej. Wszyscy jesteśmy biotechnologami. No i dlaczego tutaj jesteście? Ja jestem tutaj dlatego, że bardzo boli mnie to, jak dyskredytowana w dzisiejszych czasach jest nauka i jak bardzo łatwo jest manipulować ludźmi i wmawiać im, że naukowcy to jest jeden wielki spisek. A okej, czyli że jakby to powiedzieć, no na przykład, że naukowcy specjalnie wkładają, nie wiem, do szczepionek tam rtęci, coś w tym stylu, tak, żeby albo wirusy, albo te tam chemtrailsy, tak? Że... Tak. Specjalnie, żeby zmniejszyć populację i tak dalej. Nie, że naukowcy siedzą i próbują na przykład powiedzieć, że coś jest nie w porządku, na przykład z naszym wykorzystaniem środowiska. Dokładnie. No dobrze, a czym się w ogóle zajmujecie? Bo jesteście naukowcami, rozumiem. Jesteśmy studentami bądź świeżymi absolwentami. Okej. Tak, jesteśmy na etapie naszych badań do prac magisterskich. Okej, co będziecie badać? Ja badam na przykład bakterie fermentacji mlekowej pod kątem produkcji bakteriocyn. To są takie fajne białka, które mają aktywność antymikrobiologiczną. Okej. Jak to dla zwykłego człowieka będzie potem się przydatne? Ja wiesz, zawsze lubię patrzeć na to w ten sposób, co ci naukowcy robią, tak? Czy to, co z nich robią, siedzą w tych laboratoriach, czy będzie w ogóle przydatne? No właśnie, bardzo mnie zafascynował ten temat, dlatego że to jest akurat przydatne. Aha. Dlatego, że... No, takim głównym zastosowaniem potencjalnym bakteriocyn jest używanie ich w przemyśle spożywczym jako naturalne konserwanty do żywności. Bo one, jakby te bakteriocyny produkowane przez bakterie mlekowe są obecne w życiu ludzi od setek lat, odkąd w ogóle ludzie spożywają nabiał. I wiadomo, że te bakterie tam są i one produkują na pewno te bakteriocyny, czyli są dla nas w porządku. A jednocześnie mogą nas ochronić przed jakimiś zakażeniami spowodowanymi przez bakterie patogenne, czy powodujące psucie się jedzenia. Okej, czyli chodzi o to, żeby się nie rozchorować. Tak. Jak to zrobić, żeby się nie rozchorować, żeby wiedzieć, żeby wykryć to wcześniej. Dobra, dzięki w takim razie bardzo. Trzymajcie się, hej. Kim jesteś w ogóle i dlaczego tutaj maszerujesz? Ja jestem studentem geografii z Krakowa. Geografia z Krakowa? Tak. Specjalnie na marsz przyjechałeś? No przy okazji tutaj postanowiłem odwiedzić też. A no czemu jestem? No żeby też jakoś pokazać, że nauka jest ważna i żeby też walczyć z tymi mitami. Z mitami, tak? Tak. Jakimi na przykład? Takim też impulsem do tego, żeby tu przyjechać było, jak parę tygodni temu w jednej z bibliotek znalazłem takie dość stare wydanie dzieła Kopernika o obrotach ciał niebieskich i przeglądając zauważyłem, że w środku właśnie jakaś prawdopodobnie osoba, jakiś płaskoziemca, postanowił nanieść swoje notatki dotyczące, że to jest fałsz i że Kopernik kłamał. No i nie powiem, że mnie to trochę zdenerwowało. No i... No wtedy to było, rozumiem, jakby nowa nauka w tamtych czasach, no, nie? Można by ją jeszcze kwestionować. No tak, ale w chwili obecnej no to już... No i przyjechałem. No dobra, a czym się zajmujesz? Czym się zajmuję? No... Na razie studiuję. A czym chcesz się zajmować? No chciałbym jakoś kontynuować właśnie działalność na uczelni, może... Ale co robią geografowie? Bo ja na przykład jestem inżynierem kosmicznym, buduję statki kosmiczne. Natomiast co robią geografowie właśnie? Różnymi działami się zajmują. Hydrologią, meteorologią. Hydrologią, czyli patrzą na przykład, czy rzeki wylewają, tak? Też. Badają ich skład. Okej. Okay. Meteorologia, czyli przewidywanie pogody. Tak. I wiedziałem, że to geografia jest i to meteorologia jest, to jest jedno i to samo. No, bo to tak się... Jest wszystko połączone ze sobą i bardzo... I to nie, czekaj, jeszcze raz, ty jesteś na geografii. Na geografii, tak? To nie jest geodezja, nie? To nie jest geodezja, to jest geografia, czyli to jest... Innego. Kiedyś geografowie po prostu podróżowali i tworzyli mapę świata, tak? A teraz starają się badać świat. Ale czy badają tylko ten świat, czy na przykład też geografie zajmują się kosmosem? Z ciekawości zapytam. To znaczy... Myślę, że geografowie jako tako nie, ale geolodzy, z tego co wiem, coraz częściej się zajmują też właśnie badaniem geologii innych planet. Jasne, to jest oczywiste. Na przykład geolodzy mieli duży udział przy lądowaniu na Księżycu i tam robili dużo badań. Tak. No dobra, dzięki w takim razie, trzymaj się, hej. Do zobaczenia. Kim jesteś? To znaczy? No, inżynierem, naukowcem. Nie, no, mam średnie wykształcenie. Aha. To dlaczego jakby uczestniczysz w tym marszu? To znaczy, no i tak jak mówię, interesuję się troszkę, no tak, że tak powiem, amatorsko, prawda, różnymi zagadnieniami. I no wiele kwestii mnie irytuje, no. Może niekoniecznie tam płaskoziemcy to akurat są najmniej szkodliwi, no ale te ruchy proepidemickie. Jakie? Tam, proepidemickie. Aha, czyli te, że szczepionki to zło, tak? Dokładnie, na przykład. Kwestia też GMO, no to mnie najbardziej oburza, bo GMO może być czymś, co dziennie według szacunków od kilku nawet do kilkunastu tysięcy ludzi umiera z głodu. A GMO mogłoby to znacznie uratować. Tak, dokładnie, no więc przeciwnicy GMO robią mniej więcej dokładnie to samo, co Stalin na przykład na Ukrainie w latach 30. Czyli w imię ideologii po prostu głodzą ludzi. No i no, nie ma zezwolenia na coś takiego. Okej. A powiedz mi, czy na przykład prowadzisz jakieś badania właśnie amatorsko coś? Nie, tak jak tylko mówię, jakby interesujesz się tym tematem. No dobra. Ale może wszystko przede mną. No wiesz, no ja mam dużo kolegów właśnie, którzy kiedyś przez przypadek gdzieś wzięli też udział w jakimś takim marszu, potem poszli na studia, bo stwierdzili, że to ciekawe i teraz są jakimiś tam inżynierami, naukowcami. Okay. A wolno zapytać, a ty czym się zajmujesz? Jeśli... Ja jestem inżynierem kosmicznym, buduję satelity w Polsce. A co ty powiesz? Tak. Jeżeli słyszałeś kiedyś o polskich satelitach? No tak, w LEM na przykład. Tak, w LEM-ie i Heweliuszu byłem osobą odpowiedzialną za systemy komunikacji radiowej Ale też na przykład, jeżeli ci się trafiło w internecie znaleźć coś takiego jak Bright TV, taki serial właśnie o budowaniu satelitów, no nie, to ja właśnie go tworzyłem. No możesz sobie poszukać w sieci. A to miło poznać. Dobrze. Kim jesteście, czym się zajmujecie, prawda, i dlaczego tutaj wzięliście udział w tym marszu? Z wykształcenia jestem ratownikiem medycznym i też absolwentem zdrowia publicznego. Obecnie studiuję bioetykę na UW i znalazłem się tutaj, ponieważ dożyliśmy czasów, gdzie niestety nauka jest dyskredytowana i wiedza oparta na faktach i badaniach naukowych jest jakby, musi się bronić i to jest przerażające. Aha. A dlaczego się musi bronić? Dlatego, że jakby jej przeciwnicy, chociaż nie robimy takich podziałów, mają hasła i forsują jakby prawdy, które są o wiele bardziej chwytliwe i używają języka, który jest bardziej przystępny. Mówią o rzeczach, których jakby sprawdzenie i udowodnienie, że są fałszem, zajmuje czasu i chyba dlatego to jest największy problem, że ludzie nie mają czasu ani siły, żeby walczyć z tymi mitami, które są szerzone dzisiaj na co dzień przez bardzo duże grono pseudonaukowców. No dobrze, a powiedz, czym ty się zajmujesz? Bo to jesteś tym... Bioetykę studiuję teraz. Bioetykę, tak. Jakby co jest ciekawego w bioetyce? Co jest ciekawego? Wszystko. Jakie zagadnienia tam wiesz, się rozważa? Ogólnie moralności człowieka w konkretnych aspektach, czy to biopolityki, czy etyki klinicznej. Mi się z czasów historycznych kojarzy to, że jak były pierwsze operacje serca, to był dylemat, czy przy zmianie serca, prawda, czy dusza zostanie w człowieku. Czy dusza zostanie w człowieku. I ludzie mieli ten dylemat wtedy. I ludzie dalej mają problemy, z tym. Dzisiaj jakie są problemy? Bo dzisiaj raczej operacja serca nie jest problemem często, ale jakie są problemy? Nie do końca, dalej są ludzie, którzy zajmują stanowisko podobne do tego, które wspomniałeś. Dalej są ludzie, którzy uważają, że przeszczepienia narządów, które nam po śmierci już nie są potrzebne, a innym mogą uratować życie, to jest coś złego. Okej, czyli się sprzeciwiają temu, żeby wykorzystać, wolą, żeby narządy zgniły gdzieś pod ziemią, tak? Zostały zjedzone bądź przez robaki, niż kremowane. Ale ważne jest to, żeby z takimi ludźmi prowadzić dialog, a nie po prostu zamykać się, mówić, że gadają głupoty i jakoś siłą ich przezwyciężyć. No dobra. A spróbuję ciebie się zapytać. A dlaczego ty jesteś? Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Dzień dobry. Jestem studentką trzeciego roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku lekarskim. I jestem tutaj, bo uważam, że bardzo jest istotne, żeby wiedzieć, żeby się uczyć, żeby się kształcić, żeby jakoś pojmować ten świat z jakąś wiedzą wewnętrzną, a nie tylko po prostu przyjmować jak jest. I żeby się interesować, żeby być zaciekawionym tym wszystkim i tak. Czyli wolę tłumaczenie, żeby nie brać życia na czuja, tylko rzeczy, które nie wiadomo jakie są, można po prostu sprawdzić, obliczyć, zmierzyć. Tak, albo można po prostu się jakoś zaciekawić różnymi dziedzinami i można jakoś zgłębiać to, poznawać lepiej, żeby też doświadczyć tego świata takim jaki jest, wiedząc jaki jest. No dobrze, a jakby jak może się ludzkości przysłużyć to, czym się zajmujesz? Czym ja się zajmuję? Tak. Znaczy będę lekarzem, więc wydaje mi się, czy będziesz że będę leczyć ludzi. Tak. A to ludzie chyba doceniają. Mam nadzieję, że będę ich leczyć. No dobra, dziękuję ci w takim razie bardzo. Co chciałbyś wiedzieć? Dobra, powiedz mi, kim jesteś? Ja jestem Marcin, inżynier kosmiczny. Ja nazywam się Piotr Mienkowski, jestem biologiem ewolucyjnym. Pracuję teraz w epidemiologii. Od 5 lat jestem członkiem ruchu Obywatele Nauki. Okej. Akurat jestem na wakacjach w Polsce, normalnie mieszkam w Paryżu. A, w Paryżu, tak? Okej, dobrze. I powiedz mi, dlaczego w ogóle na ten marsz przyszedłeś tutaj w ogóle? To jakaś demonstracja, po pieniądze, po nie wiem... Nie, bardziej ja tu jestem z powodów politycznych. Uważam, że zbyt mało uwagi nasi politycy, znaczy zbyt dużo decyzji politycznych jest podejmowanych bez wzięcia pod uwagę argumentów naukowych, które istnieją i które są sprawdzone, zbadane i solidne, a mimo to decyzje są kompletnie w poprzek tego, co wiemy na temat różnych zjawisk, począwszy od ochrony przyrody w parkach narodowych, przez ochronę klimatu, poprzez kwestie ochrony zdrowia, w tym ochrony zdrowia reprodukcyjnego, po kwestie nawet społeczne, takie jak na przykład w jaki sposób zwalczać narkomanię, tak? Bo te rzeczy też są zbadane i też dużo wiadomo. To jest takie, jak gdzieś widziałem taki cytat właśnie, że każdy film katastroficzny się zaczyna od jakiegoś naukowca, którego argumenty są zignorowane i od tego się zaczyna w zasadzie katastrofa. Mniej więcej o to ci chodzi, to jest chyba klasyczny przypadek kwestii zmian klimatycznych, tak? Że pierwsze pomysły, że zmiany klimatu, że spalanie paliw kopalnych doprowadzi do wzrostu stężenia dwutlenku węgla i ocieplenia się atmosfery, pochodzą jeszcze zaraz po II wojnie światowej. Są dwie organizacje, nawet komercyjne, które to zbadały, między innymi Exxon Mobil, duża firma paliwowa, która w ramach ewaluacji swoich zdolności biznesowych zbadała sprawę zmian klimatu. Wyszło im, że te zmiany klimatu rzeczywiście mogą nastąpić, i po czym schowali ten raport głęboko w szufladę, bo było to w powszechnym interesie. Bo to kosztowało pieniądze, tak? Tak. Dobrze, a powiedz mi, czym ty się konkretnie zajmujesz? Ja jestem biologiem ewolucyjnym, to znaczy siedzę przed komputerem i tworzę scenariusze programistyczne, symulacje, które udają prawdziwe życie. Ponieważ niektórych eksperymentów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Na przykład nie jesteśmy w stanie przeprowadzić symulacji rozchodzenia się epidemii w całej populacji Francji. Tak? Tego nie da się zrobić, bo to jest pierwszy i jedyny argument jest to wysoce nieetyczne, więc tego nie zrobimy. Natomiast wiemy, jak populacja Francji wygląda, możemy zbudować komputerowy model pewnych aspektów tej populacji, o których uważamy, że są ważne w roznoszeniu się grypy, i przepuścić ten model kilkanaście tysięcy razy i zobaczyć, czy na przykład zamknięcie szkół spowolni epidemię grypy. Czyli zamiast jakby patrzeć, jak się rozwija choroba i na oślep jakby strzelać, blokować klient, to może sobie przesymulować, jak się coś takiego rozwija. Jeżeli mamy dość wiedzy, jeżeli jakieś zjawisko zachodzi, na przykład 1000 różnych epidemii i zobaczyć, jakie działania mają sens, tak? Czy na przykład działanie typu zamknięcie lotnisk jest bardzo kosztowne gospodarczo, tak? Natomiast, więc możemy sprawdzić, czy to spowoduje istotne zmniejszenie epidemii, czy to nie ma sensu. Rozumiem, potem powstają procedury i jak się pojawia epidemia, to po prostu stosujesz procedurę i działa. I tak nie, znaczy pojawiają się pewne propozycje, na przykład wiemy, że nie ma sensu zamykać szkół, ale ma sens zamknąć lotniska. No to robimy to i to działa albo nie. Ale wciąż jest to lepsze niż po prostu nie robienie nic albo zupełnie na oślep trafianie. I właśnie dlatego jestem na Marszu dla Nauki, żeby działania podejmowane w przestrzeni politycznej nie były robione na oślep, kiedy nie muszą być robione na oślep. To rozumiem. Tak. Dobra, dziękuję ci takim razie bardzo. Dziękuję również. Nazywam się Adam, jestem z Warszawy, przyszedłem z moją kochaną rodziną czteroosobową. Chciałem pokazać moim dzieciakom lat 14 i 7, że są rzeczy, dla których warto porzucić fajnego grilla, bo taki dzisiaj był plan. Karkóweczki i tam kiełbaski, i fajne rzeczy, spotkać ludzi, którzy myślą podobnie, pozytywnie, nie na zasadzie negacji obecnej rzeczywistości, tylko wyjścia naprzeciw i napędzania. Liczę bardzo, że to im przemówi do rozsądku, i jak kiedyś zobaczą coś podobnego, rzucą się sami w jakiś wolontariat, w jakieś poparcie. A liczę w ogóle cały nasz marsz, że to jest dopiero początek, bo na razie jest skromniutko w porównaniu z tymi wszystkimi politycznymi jakimiś chucpami. No tak, ale w zeszłym roku to pamiętam, że było to 20 osób, więc właśnie się rozwija. Ja liczę bardzo na to, że efekt kuli śnieżnej będzie tutaj występował, że ten społeczny dowód słuszności, ludzie zobaczą, że warto się przyłączyć, i to będzie tak rosło. I wreszcie, że będzie jakiś wpływ, oprócz tam pomachania sobie, na rzeczywistość. Dobrze, powiedz, czym się tym zajmujesz? W jakim sensie zawodowo albo hobbystycznie? A pracuję w jakiejś tam korporacji. Czyli nie jesteś naukowcem, tak? Czyli jesteś zwykłym człowiekiem. Jestem zwykłym człowiekiem, tyle że ukończyłem ten piękny budynek Politechniki Warszawskiej jakiś czas temu. 20 lat temu, czas leci. Ale nie jesteś, jak mówię, naukowcem, tylko jesteś, nie wiem, inżynierem Jestem inżynierem telekomunikacji, więc dla mnie prąd płynie albo nie płynie, a nie jakieś tam czary-mary i tak dalej. A chociaż na przykład mam w rodzinie osoby, które są skłonne uwierzyć różnym takim hasłom nośnym. A jesteś w stanie powiedzieć na przykład, jak twoja praca wpływa na życie powszechnego człowieka? No, czy to wszystko jest jakieś super tajne? Nie, absolutnie. Ja akurat pracuję u dużego operatora telekomunikacyjnego, który wszedł teraz na rynek energetyczny i nie chcemy po prostu robić forsy biznesu, zarabiać i tak dalej, tylko chcemy zrobić coś takiego, żeby ci ludzie mieli narzędzie do oszczędzania energii, do życia bardziej eko. Do monitorowania swoich zachowań, żeby wyeliminować jakieś marnotrawstwo ewidentne, co się przekłada de facto na ekosystem, no bo jeśli będziemy nie tak rozpasani jak Amerykanie, jeśli chodzi o konsumpcję energetyczną, i wszyscy byśmy z tym zwolnili, no to byłoby mniej elektrowni, byłoby mniej syfu, nie? Potrafilibyśmy lepiej gospodarować tym, co mamy. O, dokładnie. I mniej byśmy obciążali przyrodę. Gospodarka oparta na zasobach to jest coś, co mi się marzy, ale na razie, kopiemy, palimy. Tak, biznes jest najważniejszy. Ja nazywam się Magda, znaczy mam na imię Magda. Jestem biolożką, genetyczką, a obecnie taką mini bioinformatyczką i zajmuję się po prostu analizą danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji. A dzisiaj przyszłam tutaj, ponieważ występuję z ramienia naszej fundacji NGS School, także tutaj właśnie chciałam podkreślić NGS School. I chcieliśmy być tutaj po prostu, jakby duchem i ciałem. Ale dlaczego? Co jest takiego ważnego w tym? Dlatego, że ja wierzę w potęgę nauki, w to, że nauka daje wielkie możliwości rozwoju każdego człowieka. Uważam, że powinien być i występować wolny dostęp do nauki, tak żeby każdy miał szansę jakby pogłębiać swoje zainteresowania. A jednocześnie myślę, że też nauka w Polsce cierpi, niestety. Jest cierpiąca i jeszcze wciąż potrzebuje właśnie wsparcia zewnętrznego, żeby ludzie uwierzyli w naukę. Bo ty się zajmujesz, ty jesteś biotechnolożką. Jestem biolożką, genetyczką i teraz pracuję. Co takiego ciekawego robisz dla ludzi? A co robię ciekawego dla ludzi? Dla ludzi, tak? Co oni z tego mają? Że płacą podatki właśnie na to, żebyś mogła pracować w tym laboratorium. Badamy algi, czyli takie jednokomórkowe mikroorganizmy eukariotyczne i badamy ich wnętrze, że tak powiem, genetyczne, tak? Genomu. Co jakby przekłada się na to, że informacja genetyczna, którą jakby niesie w sobie ten organizm, akurat to jest konkretnie taka malutka alga jednokomórkowa, którą możemy znaleźć w każdej, że tak powiem, w małej kałuży, tak? Także są to bardzo powszechnie występujące organizmy. Między innymi poznanie jakby genomu tego organizmu może nam przynieść takie informacje jak w biotechnologii chociażby produkcja witamin A, E, także ma to duże znaczenie. Algi na wielkie pole produkujące witaminy. Tak jest. Oraz w tej chwili algi są wykorzystywane także do produkcji paliwa bioenergetycznego. To jest właśnie ciekawa rzecz, że właśnie, że można algi i oprócz tego, że produkują takie, nie wiem, tłuste paliwo, czyli po prostu tak jak rzepak mniej więcej, czyli olej, to też słyszałem, że są jakieś prace na tym, żeby algi produkowały po prostu wodór. Żeby od razu robiły wodór, który się po prostu będzie atakowało przyszłe samochody. Kto wie, może kiedyś tak będzie, ale jakby abstrahując od całej tej sytuacji związanej z tym, na co to się może przekładać, należy pamiętać, i to podkreślam, i to jest również myślę takim mottem tego spotkania i tego marszu, że jednak nauka to nie tylko aplikacje, nauka to nie tylko źródło przekładające się na jakiś zysk, ale także po prostu wiedza, tak? Jesteśmy ludźmi, chcemy wiedzieć i nawet jeżeli to nie ma wielkiego przesłania biznesowego, komercyjnego. To jest fajnie po prostu coś wiedzieć, tak? Fajnie jest coś wiedzieć. Fajnie jest wiedzieć, jak nie wiem, działają czarne dziury, tak? Dokładnie. Jak działają algi, tak? Dlaczego na przykład, jeżeli mamy... Na czym polega anihilacja? Tak. To jest po prostu... Oczywiście w przyszłości, ja myślę, że to też jest istotne i taka idea, która temu przyświeca, to też to, że nie wiemy nigdy, co nam się może przydać. Dokładnym przykładem tego jestem, myślę, moja historia trochę, ponieważ kończąc doktorat pracowałam w firmie, która zupełnie nie zajmowała się biologią. Zajmowaliśmy się po prostu jakby analizą danych, zajmowałam się analizą danych w tej firmie. I teraz rzeczywiście przeszłam z mokrego labu do pracy przy komputerze, więc zawsze gdzieś coś się może przydarzyć. Nigdy nie wiemy, co może nas spotkać i tak jest też z wiedzą, że to, co teraz odkryliśmy, może się nam przydać nie wiem kiedy. Ja to zawsze daję przykład takiego niejakiego pana Fouriera, który stworzył coś takiego jak przekształcenie Fouriera, które 100 lat temu było jakimś koszmarnym matematycznym obliczeniem, tak. A dzisiaj każdy odtwarzacz MP3 właśnie liczy cały czas te transformacje Fouriera, dzięki temu słuchamy muzyki skompresowanej. Bez transformacji Fouriera, która stawiła się 100 lat temu, nie byłoby współczesnych filmów, wideo, współczesnych muzyk i tak dalej. Tak jest, tak jest. Więc nigdy nie wiadomo, kiedy się kawałek nauki przyda. Dokładnie tak. Chociaż ostrożnie, ostrożnie z tą nauką. Niektóra jest groźna, tak? Niektóra jest groźna i pamiętajmy o tym, że jednak podejście bioetyczne do sprawy jest bardzo istotne. Także nie możemy przeholować. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć. Powiedz mi, jak się nazywasz i co ty w ogóle robisz? Nie znasz mnie? Ja cię znam, ale oni cię nie znają. No. Darek Aksamit, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, czyli jedno z organizatorów tego całego zamieszania. Okay. I od razu mogę oficjalnie wręczyć Ci wziątkę, która, która tłumaczy, po co ten marsz. Więc jeśli masz jakieś pytania, to ja wiem, po co ten marsz, tylko właśnie chcę, żeby ludzie tacy jak ty Bardzo zachęcam, żeby wejść na stronę marszdlaNauki.pl i przeczytać, jaka jest misja, cele. Nie zachęcaj do wejścia, powiedz to. Po prostu powiedz. I tam przeczytać o tym, że zachęcamy do tego, żeby o nauce mówić w sposób pozytywny, żeby ludzie zobaczyli, jak ważną i wielką wartością ona jest, jak bardzo wpływa na ich życie i nie tylko hejtowali antyszczepionkowców czy kogokolwiek innego, ale żeby przede wszystkim, żeby budować pozytywny mit związany z nauką, a nie tylko niszczyć mity, które niszczą naukę. Okej, czyli ale ty mówisz to do zwykłych ludzi, czy bardziej do naukowców? Wszyscy ludzie są zwykli, ale jeśli chodzi o również do osób spoza środowiska naukowego. Dużo tutaj było osób spoza środowiska, które po prostu jarają się nauką, cieszą się tym, że żyją dużo dłużej niż żyliby parędziesiąt albo paręset lat temu i cieszą się z tego, że mają GPS-y, telefony komórkowe, kamery i internet i że to wszystko zawdzięczają nauce, ale jednocześnie widzą, że dużo rzeczy dzieje się źle. Od tego, że w naszej edukacji brakuje krytycznego myślenia, po to, że akty prawne nie są tworzone jako evidence-based policy, czyli jako polityka oparta o fakty i badania naukowe. Że medycyna, jak się ludziom wydaje, tak? Dokładnie, że medycyna często jest szarlataństwem, a nie evidence-based medicine, a my jako, już abstrahując, czy jesteśmy prawicowi czy lewicowi, wierzący czy niewierzący, jesteśmy ludźmi, którzy chcą mieć dostęp do skutecznej medycyny. Okay. Niezależnie od tego, jakie ona będzie miała zabarwienie polityczne i od tego wszystkiego. Kim ty jesteś z naukowcem? Bo ty jesteś naukowcem chyba. Jestem. Jestem fizykiem z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Okay. Na 6. roku doktoratu, więc, więc już niedługo. Już niedługo będzie obronka. Nie wyrzucą, tak? Albo się obronię. Się zajmuję fizyką medyczną, więc szczególnie bliskie jest mi to, że z jednej strony są ludzie, którzy powiedz coś konkretnego. Kupę pracy wkładają w leczenie nowotworów promieniowaniem, okay. W ogóle w leczenie nowotworów w skuteczny sposób. Bo ty jesteś od promieniowania. Tak, nie? Fizyka medyczna to są ci od promieniowania. Czyli nowotwory, czyli i diagnostyka medyczna obrazowa przy pomocy rentgeny, tomografie, rezonanse, medycyna nuklearna i leczenie, czyli terapie izotopowe, terapie promieniowaniem. Czyli bardzo skomplikowana nauka i bardzo skomplikowana medycyna. Znaczy, wszystko, czego nie znamy, jest skomplikowane. Wiązanie buta też jest skomplikowane dla dwuletniego dziecka, bo jeszcze tego nie zna. I o to też dzisiaj apelowaliśmy do marszów, na marszu właśnie do środowiska naukowego, żeby też pamiętali o tym, że mają być zrozumiali. Bardzo ładnie to powiedział Marcin Napiórkowski, że to nie jest sztuka mieć rację. Sztuką jest przekonać do tej racji kogoś, kto myśli inaczej. Dobra. I tego życzę wszystkim naukowcom i widzom kanału. Dobra, dzięki, tak się trzymać, okej. Okay. Dziękuję. Ja jestem koordynatorką grupy wrocławskiej do spraw promocji marszu i na imię mam Paula. Paula, okej. Okay. Cześć, ja jestem Marcin. Cześć. I po co tutaj jesteś? Jestem tutaj, żeby bronić tej całej inicjatywy, bo widzę, że jest taka potrzeba w narodzie, nawet u nas w Polsce niestety. Widzę, że mam dużą publiczność, mieliśmy jeszcze większą, było bardzo dużo ludzi dzisiaj, jestem bardzo zadowolona. Również jestem zadowolona z mojej grupy wrocławskiej, którą prowadzę. Bo ty tu z Wrocławia przyjechałaś. Tak, robimy świetne rzeczy. Wystartował ostatnio cykl Wrocław dla nauki. Pierwsza edycja bardzo udana. Był doktor Tomasz Witkowski i doktor Michał Białek. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że dalej będą się odbywały takie wykłady, debaty. Powiedz mi, dlaczego tutaj przyszłaś? Dlaczego tutaj? Bo tutaj odbywa się marsz, a marsz jest tą inicjatywą, o którą mi chodzi. No tak, ale co jest takiego ważnego w tym marszu? No przede wszystkim to, że znam ludzi, którzy umarli, ponieważ uwierzyli w pseudonaukę, i znam ludzi, którzy do dziś wpływają na moje życie przez to, że mówią różne rzeczy, które nie są w żaden sposób naukowo udowodnione, i uważam, że ludzie po prostu powinni wiedzieć, jakie jest moje stanowisko na ten temat. Czyli po prostu powinni wierzyć naukowcom, a nie ludziom, którzy po prostu mówią cokolwiek. Tak, oczywiście. Nie rozumiem, dlaczego ludzie w ogóle wierzą w jakieś spiski, a nie na przykład w konsensus naukowy. Może to ludzkie. To jest ludzkie, że przesłanki nam wystarczają, żeby wysnuć tezę, ale jednak jeśli mamy takie narzędzie, którym jest nauka, i możemy sprawdzić wszystko, co zostało napisane przez danego naukowca, to dlaczego temu nie wierzymy? To jest dla mnie dalej zagadka. Ja się nauczyłam wierzyć naukowcom. Ja się nie boję, nie wiem, szczepień, nie boję się płaskiej ziemi, że pojadę gdzieś do Afryki i spadnę. A to ciekawe w ogóle, bo jak ziemia była płaska, to fajnie było pójść pojechać na krawędź. Tam w ogóle były takie właśnie bardzo fajne miejsce. I nie wiem, czy tam ktoś po prostu stoi, jakaś straż graniczna. Tak, tam jest jakiś podobno, wiesz, jak tam wojska amerykańskie pilnuje, żeby tam nie przekroczyć tej granicy. Dobrze, a powiedz mi, czym się w ogóle zawodowo zajmujesz? To znaczy zawodowo, no teraz jeszcze dalej jestem studentką, czyli robię magisterkę, studiuję taki bardzo ciekawy kierunek, też nowy kierunek w Polsce, nazywa się Empirical and Theoretical Linguistics, czyli właściwie można powiedzieć, że lingwistyka, językoznawstwo empirycznie i teoretycznie, i ta część empiryczna jest przede wszystkim fajna właśnie dlatego, że to są przede wszystkim badania naukowe, wykonywanie i czytanie o badaniach, porównywanie badań, metaanaliza, patrzenie w jaki sposób taki przykład działa dla ludzi, żeby wiedzieli, tak, no wiesz, ludzie myślą sobie, chociażby na przykład może będzie uczyć języków, no ale... Na przykład ludzie nie są w ogóle świadomi, że językoznawca robi takie badania jak EEG, jak jakieś rezonanse magnetyczne. A, czyli po prostu badasz w mózgu, gdzie na przykład pojawia się na przykład nasza mowa. Tak, to już jest dawno wiadome i badam o wiele więcej rzeczy. Ale na przykład jak ktoś ma problem z wymową, to na przykład można sprawdzić w mózgu, czy na przykład to jest problem gdzieś jest w mózgu, czy po prostu człowiek jest nienauczony, tak? I trzeba go nauczyć tego. Różne rzeczy można zobaczyć jak najbardziej. Ja się skupiam na języku figuratywnym ostatnio. Co to znaczy? To znaczy na bardziej konceptach, znaczeniach, na czymś, co jest niedosłowne, czyli nie na przykład stół, tylko na przykład idiomy, takie coś jak mucha w smole, powiedzmy. Czyli po prostu zmiana konceptu w głowie poprzez to, co kto mówi, z jakiegoś tam literalnego na figuratywny. To czyli znaczenie takie, że pojawia się ciąg słów typu mucha w smole, tak? I na naszej głowie się pojawia coś, co od razu nie widzimy muchy w smole, tylko że widzimy jakiś proces, który się wolno dzieje. I jak ten proces po prostu występuje po zlepieniu tych paru słów. Właśnie tym się zajmuję. Mam nadzieję, że przyczynię się do jakichś odkryć w tej dziedzinie. Jak wiadomo, naukowiec nie może się zajmować wszystkim. Musi sobie wybrać dość wąską dziecinę, żeby być w niej dobrym, więc tak to wygląda. No dobra. I dlatego tutaj jestem i mam nadzieję, że większość osób, które to oglądają i które były dzisiaj, przekonały się, że to jest inicjatywa warta poparcia. Dobra, dobra. Dzięki Ci w takim razie. Trzymaj się, hej. Dzięki. I to tyle, słuchajcie, w tym odcinku. A ciekawy jestem, czy Wy też uważacie, że nauka powinna, czy naukowcy powinni wychodzić na ulicę i mówić, że ważne jest, aby traktować naukę poważnie, tak? Że to nauka dostarcza nam prawdziwych odpowiedzi, a nie nasze widzimisię, nasze poczucie, że jakoś tak jest, a często się może okazać właśnie nieprawdą. I to tyle. Trzymajcie się, jeżeli się podobało, łapkę w górę poproszę, jeżeli się Wam nie podobało, to łapkę w dół i subskrybujcie ten kanał, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie następny odcinek, a tylko subskrybenci dostaną informacje o najnowszym odcinku. Trzymajcie się, hej!